Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze poświęconym programowi do projektowania rozdzielnic elektrycznych i nie tylko, HackerCAD. Tym razem będę mówił o nowościach w wersji 6. Proszę Państwa, dla przypomnienia, nazywam się Dariusz Szymkiewicz, jestem starszym ekspertem technicznym i zajmuję się oprogramowaniem w naszej firmie Hager Polo z siedzibą w Tychach. Także dzisiaj omówię, co przygotowaliśmy w naszej nowej wersji 6. Dla przypomnienia jeszcze, Państwo mnie słyszycie i widzicie, ja Państwa nie widzę i nie słyszę. Proszę o zadawanie pytań na czacie. Będę na nie odpowiadał pod koniec naszego spotkania. Po spotkaniu uzyskacie Państwo dostęp do nagrania, co uważam, że jest dosyć ważne, szczególnie na dzisiejszym webinarze, gdzie będę mówił o nowościach i obsłudze wersji 6, certyfikat i od razu też zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny webinar z 6. Co na dzisiaj przygotowałem? Proszę Państwa, wprowadzenie, czym kierowaliśmy się przy zmianach w wersji 6 HackerCAD-a, jak przebiega logowanie, bo też są zmiany w stosunku do poprzednich wersji i to duże zmiany. Doszedł cały moduł współpracy z innymi użytkownikami i współdzielenie projektu. Możliwość zapisywania projektów w chmurze, także mamy dostęp do nich z każdego miejsca, gdzie tylko się podłączymy. Wszedł nowy ekran początkowy, w którym mamy dostęp do różnych funkcji, które też omówię. I jak spersonalizować sobie wersję 6, to na zakończenie naszego spotkania. Później odpowiedzi na Państwa pytania. Także przechodzimy dalej i zaczynamy. Proszę Państwa, wchodząc głębiej w nasze zagadnienia, o czym będę mówił? O HackerCAD 6, edycje i pakiety, co przygotowaliśmy do Państwa, nowa instalacja, współpraca, ekran początkowy omówię w skrócie w zasadzie nowe menu, wstążki, co się pozmieniało, jak z tego korzystać i uproszczone kroki w tworzeniu schematów. Omówię chmurę, jak można pobierać dokumenty i czy warto je pobierać, czy nie. Aktualizacja oprogramowania i pakietów danych, w którym miejscu się to robi, czy dostajemy zawsze taki komunikat. Języki, one są dostępne tylko w wersji premium oraz personalizacja programu, przenoszenie danych z wersji 5.12 do naszej 6. Proszę Państwa, na wstępie chciałbym powiedzieć przede wszystkim, czym kierowaliśmy się, przystępując do prac związanych z wersją 6. Chcieliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Dlatego były przeprowadzone ankiety, rozmowy z użytkownikami z różnych branż, od instalatorów, przez prefabrykatorów i projektantów, co w programie jest potrzebne, co można zmienić, jakie funkcje by poprawiły użytkowanie HackerCAD-a. I po przeprowadzeniu tych ankiet, zebraniu ich, omówieniu, większość z nich została wprowadzona już do wersji tej 6.1, którą dzisiaj będę prezentował i którą część z Państwa już ma zainstalowaną na swoich komputerach. Natomiast prace są w toku. To nie jest tak, że po ankietach już zamknęliśmy pakiet zmian. One będą jeszcze kontynuowane. Nie wszystko dało się zrobić od razu. W tej chwili skupiliśmy się zdecydowanie na tych funkcjach, które ułatwiają obsługę programu. Zmiany w samym projektowaniu, w samym wykonywaniu projektu są nieduże. O nich będę mówił w przyszłym tygodniu podczas omawiania konfiguratora systemu Univers. Ale
tak jak powiedziałem, te najważniejsze dane, najważniejsze funkcje omówię już teraz. I co zmieniliśmy? Wprowadziliśmy w całej grupie Hager we wszystkich krajach ujednolicone pakiety, edycje HagerCAD-a. Nie ma tak, że do tej pory było ich ponad 50, wszystkie zmiany były dosyć pracochłonne. Teraz mamy praktycznie jakby jeden silnik, na którym są oparte różnego rodzaju wersje krajowe. Wersję krajową wybiera się poprzez wybranie języka i o tym też za chwilę powiem. Natomiast wracając do naszych wersji, które mamy. Wersja Basic, nowość, wersja bardzo podstawowa, wersja Expert, która w Polsce można powiedzieć, że odpowiada dotychczasowej wersji HagerCAD One, tej 5.12, którą Państwo użytkowaliście. Oraz wersja premium, która różni się od wersji Expert głównie tym, że jest dodany system UNIMES do 4000 amperów. I teraz po kolei, co dla kogo. Wersja Basic jest to wersja bardzo prosta i służy też do prostych instalacji, do rysowania powiedzmy głównie instalacji mieszkaniowych z obwodami sterowania i w schemacie jednokreskowym. Jest to wersja, która dedykowana jest dla instalatorów, którzy chcą coś szybko narysować, chcą ewentualnie zrobić inwentaryzację, przerysować instalację istniejącą, czy dorobić do istniejącej instalacji dokumentację. Także to jest wersja Basic. Wersja Expert, to co Państwo znacie. W niej można na jedną licencję mieć 6 użytkowników w danej jednej firmie, mieć miejsce 300 megabajtów w chmurze na projekty i reszta praktycznie jest bez zmian. Wszystkie te funkcje, które były do tej pory, są nadal aktywne w wersji Expert. Wersja Premium, tak jak wspomniałem, jest przeznaczona dla użytkowników, którzy się zajmują wyższymi prądami, czyli którzy głównie dla prefabrykatorów i projektantów firm wykonujących rozdzielnice, ale na wysokie prądy, na do 4000 amperów. Dwie pierwsze wersje, Basic i Expert, są normalnie dostępne, natomiast wersja Premium jest to wersja, na którą my udzielamy zezwolenia, którą można w każdej chwili u nas uzyskać, ale tak jak powiedziałem, jest ona przeznaczona dla tych firm z doświadczeniem. Nie tylko dla kogoś, kto by sobie chciał sprawdzić większą wersję, tylko dla tych, którzy już mają doświadczenie. Chodzi też o to, żeby zachować odpowiedni standard wykonywanych projektów i wycen na systemach powyżej 1600 amperów. Także tyle odnośnie pakietów, które zostały wprowadzone. Z naszej strony, jako producenta tego oprogramowania, ujednolicenie, uproszczenie grup pakietów programu HagerCAD jest dużym ułatwieniem. Będziemy mogli też bardziej skupić się na podnoszeniu jego jakości. Instalacja. Proszę Państwa, co nowego w instalacji? Mamy takie 6 kroków, które trzeba przejść, żeby zainstalować wersję. Najprościej można to zrobić z naszej strony, połączyć się z MyHager, wybrać kraj, wybrać edycję oraz zostaną pobrane dane i rozpoczynamy pracę. W rzeczywistości trwa to trochę dłużej niż ja to teraz mówię, ale to ze względu na pobieranie plików. Od czego zaczynamy? Proszę Państwa, można wejść na naszą stronę, to jest ten screen, który tutaj widzicie, aktualna wersja programu do projektowania rozdzielnic i tam jest link do Pobierz HagerCAD-a 6.1. Użytkownicy wersji 5.12 dostają informację, że jest dostępna wersja nowsza 6.1, którą można wybrać. I klikając przycisk tak, przełączamy się praktycznie w to samo
miejsce i pobieramy wersję 6.1. Proszę Państwa, nie ma konfliktu na jednym komputerze między wersją 5 i wersją 6. Także nie trzeba odinstalowywać tej wersji 5. Można spokojnie zainstalować sobie 6, zacząć działać na 6, spersonalizować ją, przerzucić sobie projekty z 5 do 6 i dalej na niej pracować, tworzyć też nowe projekty w 6, a projekty z 5 nadal będą aktualne, będziemy mogli je w wersji 5.12 otwierać. Natomiast wersja 5 nie będzie już rozwijana. Wersja 5.12 jest ostatnią wersją na rynek polski, która była wprowadzona w tym roku i to już jest koniec. Teraz będzie wersja 6.1, a na wiosnę albo wczesną wiosną, późną zimą będzie wprowadzona wersja 6.2. Także tyle o samej instalacji, skąd możemy, gdzie się możemy połączyć na naszą do pobrania pliku. I teraz co dalej? Przede wszystkim pierwszy krok, który musimy wybrać, jest to wybierz swój kraj. No i w naszym przypadku wybieramy Polskę. Przerzuca nas Proszę Państwa, jakiś drobny problem techniczny. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu się wyłączyło, ale to jeszcze raz powtórzę. Jak wejdziemy już na instalację, pokaże nam się pierwsze okno, w którym mamy wybrać kraj. Wybieramy Polskę. Przechodzimy na następny krok. Czy masz już instalację, licencję, przepraszam. I najczęściej jest tutaj podpowiadany numer licencji, on jest z automatu dodawany do Państwa instalacji, natomiast można też na jedną licencję mieć kilku użytkowników, co będzie przez nas preferowane dla firm. Także do jednej licencji możemy podpiąć kilku użytkowników i jeżeli to mamy, to przechodzimy dalej do kolejnego kroku, trzeciego. Tu wybieramy pakiet, który chcemy wziąć. Proszę Państwa, dla osób, które sporadycznie chcą sobie coś narysować, polecam wersję podstawową Basic, bo ona jest prostsza, ona łatwiejsza jest w obsłudze i spełni Państwa oczekiwania. Natomiast głównie dla użytkowników wersji 5 polecam edycję ekspercką, w której można praktycznie projektować instalację do 1600 amperów, wyceniać rozdzielnice, dodawać etykiety, zestawienie materiałów, czyli te funkcje, które wszystkie są. Oprócz tego mamy magazyn w chmurze, możemy projekty tam zapisywać, możemy również te projekty współdzielić.
Wersja premium, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dla tych firm, dla tych użytkowników, którzy mają doświadczenie z systemami powyżej 2500, powyżej 1600 amperów. Przebrnęliśmy krok trzeci. Wchodzimy do kroku czwartego, czyli instalacja HaggerCAD. Naciskamy przycisk instaluj i na pasku przewijania widzimy, że program się instaluje. W tym momencie po instalacji program automatycznie przełącza nas na naszą stronę do konta MyHagger. Bez posiadania konta na MyHagger nie jesteśmy w stanie Proszę Państwa, przepraszam za kłopoty techniczne, jakie się dzisiaj przydarzają. Mam nadzieję, że po restarcie będzie teraz już dobrze. Skończyłem na instalacji, więc po przeprowadzeniu instalacji program przełącza nas na nasze konto w MyHagger i tutaj musimy się zalogować. Uwaga do wszystkich, którzy posiadają dużą ilość kont, bo tacy użytkownicy też się zdarzają. Proszę o zrobienie sobie tam porządku i wybranie jednego tego konta, na którym będziemy się logować. Co jest ważne? Ważne jest podłączenie online raz na miesiąc programu HaggerCAD.
Tak wygląda po zalogowaniu ekran na MyHugger. Tutaj wchodzimy na moje licencje i po kliknięciu tutaj dalej już możemy się logować i ustawić licencję jako aktywną. Także tak przebiega instalacja, przepraszam, i trzeba ją potwierdzić na koncie MyHugger. Co dalej? Współpraca. Przede wszystkim, proszę Państwa, przy projektach pokażą nam się takie chmurki. Jeżeli jej nie ma, to znaczy się, że nasz projekt jest tylko i wyłącznie na naszym komputerze i nikt inny go nie może z nami współdzielić. Natomiast jeżeli sobie chcemy zapisać projekt w chmurze, jest odpowiednia ikona, też do tego dojdę, żeby umieścić projekt w chmurze i wtedy widzimy, że projekt jest dostępny w chmurze, jeżeli taka chmurka jest pusta. Jeżeli jest z ptaszkiem, to projekt jest synchronizowany, natomiast jeżeli jest kółeczko, to znaczy się, że jest w trakcie synchronizacji, ale nie jest synchronizowany. Jeżeli jest krzyżyk, też nie jest zsynchronizowany. W kolumnie status możemy, status synchronizacji możemy podzielić się projektem. To znaczy się, możemy do tego projektu dodać inne osoby, które będą mogły oglądać lub będą mogły również ten projekt modyfikować. Jeżeli wejdziemy na udostępnienie projektu, to pokażą nam się okna albo zarządzania grupą lub synchronizacja projektu, udostępnienie i w tym oknie dodajemy nowych użytkowników. Warunkiem, aby ci użytkownicy mogli współdzielić projekt, żeby mogli go odczytać, jest to, że mają konto na MyHugger. Jeżeli nie mają konta na MyHugger, to dostaniemy komunikat, że użytkownik jest nieznany i nie można go po prostu wpisać, nie można mu udostępnić projektu. Nadal aktywna jest funkcja wysyłania projektu mailem. Także to jest jakby dodatkowa funkcja z chmurą. To nie jest jakby ograniczenie możliwości programu HuggerCAD, tylko dodanie nowej funkcjonalności. Także możemy sobie taką grupę stworzyć, załóżmy w jednej firmie, czy powiedzmy osób, które często współpracują, na przykład projektant, prefabrykator, instalator i takie projekty możemy między sobą wymieniać. Jeżeli ktoś pracuje na danym projekcie, dostajemy informację, że projekt jest w trakcie zmian i nasze zmiany nie będą widoczne dla niego wcześniej niż po zsynchronizowaniu. Także to jest też ważne. Oczywiście mało jest takich przypadków, żeby wszyscy pracowali naraz na jednym projekcie. Natomiast takie informacje też do Państwa program wysyła, że ktoś na tym współdzielonym projekcie pracuje. Natomiast jeżeli zsynchronizujemy swoje dane, to też inni użytkownicy widzą, że nowa wersja jest dostępna. Współpraca, to już było, teraz ekran początkowy. Nowość, tego nie było, a wielu użytkowników, proszę Państwa, w czasie ankiety mówiło o czasochłonnym przechodzeniu przez różne funkcje programu, żeby dojść w określone miejsce projektu. Dlatego rozwiązaniem i odpowiedzią na to zapotrzebowanie było wprowadzenie ekranu początkowego. I co się w nim znajduje? Znajduje się lista ostatnio utworzonych projektów. Ona nie jest pełna, ale tak jak powiedziałem, jest to lista ostatnio utworzonych projektów, nad którymi najczęściej się pracuje. Więc mamy tutaj możliwość szybkiego wejścia w dany projekt. Jeżeli go sobie podświetlimy, to możemy wejść od razu też na przykład w kalkulację
lub obudowę. To też było często powtarzane, że nie zawsze trzeba przechodzić przez cały projekt. Najczęściej, załóżmy, do oferty pracuje się na elewacji i na widoku obudowy. Także takie przyciski tutaj są dodane. Możemy utworzyć nowy projekt, to co tutaj Państwo widzicie. Czy teraz mnie słychać? Proszę Państwa, znowu problemy. Nie jest to po naszej winie. No, Click Meeting dzisiaj niestety, ale sprawia duże kłopoty. Musimy sobie jakoś poradzić. Jesteśmy w połowie w każdym bądź razie, więc będę się starał powtarzać, jeżeli coś takiego się jeszcze zdarzy, a mam nadzieję, że nie. Proszę Państwa, tutaj mamy możliwość w tym oknie szybkiego wejścia w projekt na schemat jednokreskowy lub wielokreskowy, wyznaczyć wycenę projektu lub to, co jest też istotne, spersonalizować swojego HagerCAD-a poprzez informacje z firmy lub wejście w zakładkę nowe produkty. Do tych zakładek jeszcze wrócę. Kafelki, które tutaj się przesuwają na ekranie początkowym, one przełączają nas do webinarów, do tutoriali, na social media, więc możemy tutaj skorzystać z tego i od razu wejść na dodatkowe materiały pomocnicze, które nam by ułatwiły pracę. Także zachęcam do korzystania z tego, bo jest to w tej chwili dobrze pogrupowane, czytelnie ułożone i naprawdę można się w prosty sposób dowiedzieć ciekawych rzeczy. Menu wstążki. Jak ci, którzy już używają, to widzą, że jest nowy layout, są dodane nowe ikonki, one się też zmieniły w stosunku do wersji 5, aby były bardziej czytelne. Natomiast również, co ważne, mamy tutaj po najechaniu kursorem na daną ikonę podpowiedź, do czego ta funkcja służy w krótkich, w paru zdaniach, w dwóch, trzech, aby było wiadomo, taka podpowiedź ułatwia nam obsługę programu. Zostały też uproszczone kroki związane z rozpoczynaniem pracy nad schematem. W piątce było tak, że za każdym razem przechodziliśmy przez moduły odnośnie tabelki, opisu i zajmowało to wiele czasu, natomiast najczęściej poruszamy się po tych samych jakby ustawieniach. Ustawienia domyślne są dla nas ważne i potwierdzanie ich za każdym razem no, zajmowało czas. Także te trzy kroki zostały pominięte. Wchodzimy od razu jakby w moduł zasilania i parametryzowanie wejścia do rozdzielnicy, zasilania do rozdzielnicy. Także te kroki zostały usunięte, przyspieszy to pracę nad programem. I teraz parę słów o chmurze. W zakładce ustawienia mamy taką ikonę pobierz dokumentację. Możemy ją tutaj pobrać na komputer, ale nie musimy. Ponieważ plik dokumentacji jest dosyć duży, a mamy połączenie online,
to spokojnie możemy pracować bez dokumentacji zainstalowanej na komputerze. Natomiast jeżeli pracujemy więcej bez połączenia internetowego, to polecam jednak w wolnej chwili pobrać taki pakiet dokumentacji na komputer. Tam są głównie zdjęcia, instrukcje i inne takie dokumenty, które zajmują miejsce oczywiście na komputerze, ale przyspieszają też na pracę programu. Także dokumentacji nie musimy pobierać, ale zalecam, żeby jednak ją zainstalować sobie na pulpicie. Jeżeli klikniemy na to okno, otworzy na ten przycisk, otworzy nam się okno, pobierz dokumentację techniczną, jest do pobrania ileś zdjęć i dokumentów i instaluj. To chwilę trwa, w zależności od łącza od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Ten pakiet jest duży, natomiast jeżeli to jest tylko jakby za pierwszym razem. Następne aktualizacje to nieraz jest dodanie kilku zdjęć, kilku dokumentów i taką aktualizację robi się w przeciągu praktycznie kilku sekund, najwyżej paru minut. Także z dokumentacją nie musimy pobierać, nie ma drugiego pliku instalacyjnego, tak jak było przy wcześniejszych wersjach. Możemy pracować w dwojaki sposób. Aktualizacja oprogramowania i pakietu danych to są właśnie te ikonki, które nadal mamy na ekranie głównym, na pasku w ustawieniach. Aktualizacja danych, jeżeli klikniemy na ten pasek, dostajemy informację, czy nasz pakiet jest aktualny i nie musimy nic zrobić, czy jest już dostępna nowsza wersja i powinniśmy zaktualizować. Także tutaj coś takiego. Mamy też w programie dostęp do swojego konta. Tutaj powiedzmy na pasku u góry, jak klikniemy na swoje inicjały, otwiera nam się kolejne okienko, gdzie mamy moje konto. I przenosi nas wtedy do zakładki MyHugger, do naszej strony na konto MyHugger, lub możemy się wylogować. Także po prostu jest to dostępne też w programie HuggerCAD na pasku głównym. Języki. W wersji podstawowej mamy język polski, tak jest domyślnie ustawione. Natomiast w wersji premium dla tych z Państwa, którzy pracują z innymi firmami, którzy wykonują projekty lub instalacje na inne rynki, jest dostępna też wersja w innych językach na inne kraje. W takim przypadku prosimy o kontakt i będziemy do uprawnień na premium podchodzić indywidualnie, tak jak już wspomniałem wcześniej. I teraz to, co powinniśmy zrobić, proszę Państwa, przechodząc do naszej wersji szóstej, żeby sobie ułatwić sprawę, żeby sobie ułatwić pracę. Mamy takie cztery punkty, którym warto poświęcić chwilę i zaraz o nich opowiem. Dane użytkownika możemy sobie zaimportować z wersji 5.12, z tych ustawień, które już wcześniej żeśmy zrobili. W tej chwili nie ma domyślnie wstawionego loga firmy Hugger. Jest tam informacja, że trzeba to spersonalizować i takie logo powinniśmy sobie wstawić. Również o przenoszeniu projektów z wersji 5.12 powiem do nowego folderu w wersji 6 oraz o produktach użytkownika, co trzeba zrobić, aby nam wszystko działało. Proszę Państwa, jak wejdziemy w menadżera danych użytkownika w wersji 5.12, mamy okienko eksportu i możemy wyeksportować wszystkie dane, możemy sobie ograniczyć, które dane chcemy wyeksportować. Uważam, że powinniśmy wyeksportować wszystko, załóżmy do jakiegoś naszego pliku związanego z HuggerCAD-em, czy do dokumentów lub na pulpit. I później, przełączając się na wersję V6, możemy dokonać importu. Wtedy wskazujemy plik, ten, który został wyeksportowany,
i importujemy go do wersji 6. Wszystkie dane, te, które byśmy mieli powpisywane w wersji 5, zostaną zaciągnięte do wersji 6. I tutaj też, jeżeli mieliśmy już spersonalizowane swoje logo, to to logo również przejdzie na nasze projekty i będzie wyświetlane na schematach i w obudowie. Gdybyśmy tego loga nie mieli, a chcemy je spersonalizować, to proszę zobaczyć, na schemacie pojawi nam się takie logo z napisem, że trzeba je spersonalizować. I wtedy znowu wracamy do menadżera danych użytkownika. Tu, gdzie mamy firmę, mamy również logo. To logo to jest właśnie to logo takie spersonalizuj mnie. Natomiast klikając tutaj na trzy kropki, możemy, otwiera nam się okno, skąd możemy zaimportować sobie swoje logo. Także polecam to zrobić, aby nie było na schematach w wersji 6 takiego napisu. Także to powinien to być plik najlepiej PNG lub JPG i wtedy wpisujemy i dodajemy do danych firmy w naszym oknie menadżera danych użytkownika. Przenoszenie projektów z 5.12 do nowego folderu. Proszę Państwa, jak wejdziecie sobie na dysk C, macie tam folder użytkownicy, dalej publiczne i dokumenty publiczne. I w tych dokumentach publicznych pojawił się nowy katalog. Oprócz Hagera jest również Hager Group. Hager to jest ten katalog, w którym mamy naszego HagerCAD One. I stamtąd należy pobrać projekty do skopiować sobie je przykładowo, przejść do Hager Group, wejść również w moje projekty i tam wkleić te projekty, które żeśmy mieli. Te projekty nam się pokażą w 6 po odświeżeniu, natomiast będą wymagać konwersji z wersji 5 do 6. Czyli przy każdym otwarciu projektu pojawi się taki komunikat, że projekt został utworzony w starszej wersji i należy go konwertować do wersji nowszej. Także proszę zwrócić uwagę, że właśnie tutaj w dokumentach publicznych oprócz Hagera mamy też Hager Group. Hager to dotyczy programu HagerCAD One, natomiast Hager Group dotyczy już wersji 6 i tu będziemy mieć wszystkie pliki związane z wersją 6. Proszę Państwa, gdy przeniesiemy sobie całą bazę z menadżera danych użytkownika do 6, może nam wystąpić błąd związany z odczytem naszych projektów. Dlaczego? Dlatego, że rysunki DWG, które tworzyliśmy wcześniej, gdzie dodawaliśmy symbole, dodawaliśmy różne widoki, nie mają odniesienia w wersji 6. Dlatego ważne jest, żeby na dysku C oszukać folder program data Hager PL Hager CAD 1 i rysunki DWG. Tutaj wszystkie pliki, które są zaznaczone z napisem UTDSOR, trzeba skopiować i wgrać na Hager Group i również na Hager CAD V5 DWG. Wtedy można dopiero
te pliki, te nasze produkty dalej użytkować. Także proszę na to zwrócić uwagę, bo program sam nie dorobi nam do produktu symbolu lub widoku. Także te pliki trzeba skopiować, abyśmy mieli dalej tą swoją bazę, którą tworzyliśmy, przeniesioną w całości do wersji 6. Proszę Państwa, tyle z tych nowości, takich bym powiedział, użytkowych. Ja teraz przejdę na pytania i odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno słowo odnośnie przyszłego webinaru, który będzie za tydzień, 15 listopada o 10. Konfigurator systemu Univers NHC do 1600 amperów. Tam omówię działanie tego konfiguratora, na to trzeba zwrócić uwagę, jak się nim posługiwać. Ten webinar będzie dłuższy, bo nie da się wszystkich funkcji technicznych omówić w tak krótkim czasie, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Ten webinar będzie poświęcony w zasadzie tylko konfiguratorowi. Także będzie dedykowany dla tych osób głównie, które posługują się systemem Univers, chcą go lepiej, szybciej w tej chwili konfigurować i taka możliwość będzie. Proszę Państwa, przechodzę teraz do pytań. Jak skasować nowo utworzony projekt? Można na niego kliknąć prawym klawiszem myszy i z listy rozwijanej, która się tam pokaże z nowego okna, wybrać funkcję usuń. Tutaj jeszcze. Do jakiego katalogu te DWG należy przenieść? Proszę Państwa, zaraz to jeszcze pokażę, bo mamy parę minut, więc przełączę się na ekran i wyjdę z prezentacji i pokażę kilka rzeczy. Chcę jeszcze przebrnąć przez te pytania. Proszę Państwa, ktoś zainstalował, nie ma ikonki na pulpicie. Tą ikonkę można sobie dodać do paska zadań. Ona nam się pokaże, gdy klikniemy na Windowsa, na okno na pasku. Tam znajdziemy HackerCAD Group i klikając na to prawym klawiszem mamy też funkcję dodać do paska zadań. Jakie są koszty pakietów? Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych kosztów, wszystkie HackerCady są nadal bezpłatne. Proszę Państwa, więc ja bym przeszedł jeszcze na chwilę do ekranu, żeby pokazać pewne rzeczy. Cały ekran. Proszę Państwa, ekran początkowy to, co pokazywałem wcześniej w PowerPoincie. W tej chwili na żywo tak to wygląda, czyli nasze projekty. Możemy sobie go otwierać. Możemy otworzyć tutaj nowy projekt, możemy też wyszukać nasz projekt w oknie wyszukiwania. Możemy przejść do informacji o firmie, do zakładki produkty użytkownika. W tej chwili na pasku, jeżeli mamy wersję 6, to jest taki sześcian narysowany. To jest ikonka tego naszego programu w wersji 6. W ustawieniach też mamy możliwość w opcjach ogólnych ukryj ekran powitalny lub wyświetl ekran powitalny. Jeżeli nam
wygodnie jest z niego korzystać, to zostawiamy sobie taką wersję. Jeżeli chcemy, żeby nam się nie pokazywał, to możemy go ukryć. Ale z kolei w zakładce widok mamy ekran początkowy, który możemy w każdej chwili wywołać, jeżeli byśmy chcieli do niego wrócić. Pytanie było odnośnie plików DWG. Gdzie je zlokalizować? Program Data. Mam symbole, rysunki z HackerCAD One'a, prawda? I teraz powiedzmy, że chcę je skopiować. Ctrl-C i teraz wracamy do Randeta, wracamy do naszego katalogu Hager Group, Hager Group HackerCAD, PL, TWG i wklejamy. Pytanie, zmień pliki w miejscu docelowym? Tak, zmień pliki w miejscu docelowym. I te symbole nasze, które mieliśmy wcześniej przygotowane, bo wiadomo, że to było no, nieraz sporo godzin naszej pracy, mamy teraz wgrane do szóstki i możemy z nich korzystać. Produkty, które zaimportowaliśmy w menadżerze danych użytkownika, możemy już z nich korzystać i będą stawiane tak, jak powinno to wyglądać. Proszę Państwa, jak już jesteśmy przy projektach, to jeszcze bym tutaj chciał powiedzieć. Mamy projekt, tu jest projekt, który współdzielimy, mamy taką ikonkę. Mamy projekty, który projekt do opublikowania, więc możemy go opublikować, załadować do chmury. I projekt jest załadowany. Jeżeli chcemy go podzielić się projektem, to otwiera nam się takie okno i w tym miejscu albo sobie wybieramy jakąś grupę i udostępnij, albo możemy też przydzielić konkretnej osobie z odpowiednią funkcją. Obserwator bez wyceny, bo nie każdemu chcemy pokazywać, jakie mamy warunki do handlowe, nie każdemu chcemy pokazywać, jaką mamy marżę, więc możemy też komuś dać jako obserwator tylko do przeglądu ten projekt, ale bez dostępu do wyceny. Możemy też dać uprawnienia edytora, czyli będzie mógł wprowadzić zmiany, ale nadal nie będzie widział cen. No i możemy też dać jako właścicielowi lub jako edytor i wtedy będzie widział wszystko. Szukam jeszcze jakichś pytań. Nie ma. Jesteśmy jeszcze trochę przed czasem. Przykładowo, jeżeli tu akurat nie ma, ale powiedzmy, tu mam projekty, które wcześniej wziąłem z wcześniejszej wersji. Możemy go otworzyć. Chciałem pokazać Państwu jeszcze nowe funkcje na wstążce. I przykładowo jak najedziemy na daną ikonę, aktywną oczywiście, czyli niewyszarzoną,
to podświetla nam się na kilka sekund, co ta funkcja służy, do czego ta funkcja służy. Co też jest istotne i to też był jeden z Państwa postulatów, że wchodząc na obudowę w narzędziach mamy możliwość modyfikacji wejścia. Nie zawsze, ale ta ikona też nieraz nam służy przy aparacie głównym do modyfikacji wejścia. Także jest również tutaj eksport do formatu BIM, wymiarowanie ręczne, wymiarowanie automatyczne. Te funkcje się nie zmieniły, także po prostu obsługa programu pod względem projektowym została zmieniona na tyle, aby ułatwić pewne funkcje, aby łatwiejszy był do tych funkcji dostęp. Natomiast tutaj nie ma rewolucji. To jest następny krok do rozwoju HackerCAD-a, że będziemy teraz pracować bardziej nad tą częścią projektową, a ta, która poprawia jakby zarządzanie projektem, poruszanie się po programie, została wprowadzona, będzie ulepszana, modyfikowana oczywiście, natomiast to był ten najważniejszy krok, który był naszym celem i został zrealizowany właśnie w wersji 6. Mam kolejne pytanie. Czemu w HackerCAD nie mogę podczas robienia projektu dodać modułów? Nie bardzo rozumiem pytanie. Nie wiem, o jakie moduły chodzi. Gdyby pan Maciej coś więcej napisał. Panie Sławie, odnośnie pliku, który pan ściąga i nie może otworzyć, to po programie możemy się dzwonić i skontaktować. Wtedy potraktujemy to indywidualnie. Nie jestem w stanie tak odpowiedzieć na pytanie, na kłopot ze ściągnięciem pliku i z instalacją. Proszę Państwa, dla przypomnienia jeszcze, jeżeli wejdziemy w moduł projekt, tutaj ikonka wyjść z projektu, taki domek i tutaj w widokach proszę zwrócić uwagę, że mamy nadal widok początkowy. Proszę Państwa, czasami się tak zdarza, że gdzieś nam jakieś okno się ukryje, nie mamy dostępu do tego, mamy problem jakby z lokalizacją. Proszę skorzystać z tego przycisku widok początkowy. Program nam się restartuje, nie znikają nam żadne ustawienia, nie znikają nam żadne projekty, natomiast przywraca się taki układ, bym powiedział, początkowy, gdzie mamy możliwość przywrócenia takiego widoku, jak teraz Państwo widzicie. Program nie jest przeznaczony do Windows 7.
Minimalne wymagania to Windows 10, może być również 11, jest kompatybilny, możemy pracować z monitorami 4K. Natomiast tak jak piątka nie pracowała z Windows 7, tak również szóstka nie pracuje już z systemem Windows 7, tylko 10 i 12. Więc proszę sprawdzić swoje ustawienia, czy mają Państwo odpowiedni system operacyjny. Proszę Państwa, nie ma więcej pytań, więc nie, w systemie Linux nie, tylko na Windowsie, Windows 10 i Windows 11. Także na tych dwóch systemach operacyjnych pracuje HackerCat 6. Czy jest możliwość stworzenia opisów do rozdzielnicy bez projektu i widoku? Tak, można wygenerować same paski, wchodzimy wtedy w etykiety i dodajemy nowy. To na jednym z webinarów też omawiałem, jak takie etykiety tworzyć. Wiadomo, że tworzymy to do konkretnej aparatury, najczęściej modułowej, bo to jest... To zdarzenie ma miejsce wtedy, kiedy modernizujemy jakąś instalację, mamy starą rozdzielnicę i trzeba to ją opisać. Więc jak najbardziej takie paski możemy przygotować. Jak wejdziemy w to, to łatwiej nam jest wtedy dobrać do ilość modułów, na przykład 12, 18 lub więcej. I tam również te paski sobie opisujemy już każdy pojedynczo, tak, że nie musimy robić do tego schematu, nie musimy robić elewacji. Każdy pasek dodajemy jakby na nowo, załóżmy taki 12-modułowy i każdy z tych modułów opisujemy. Jeżeli urządzenie jest 2, 3 czy 4-modułowe, to łączymy te paski, tam jest opcja też, żeby to było jakby urządzenie 4-modułowe i opisujemy na przykład jako rozłącznik główny. Także w module etykieta można to zrobić. Co się stanie, jak nie zaloguję się raz w miesiącu? Licencja będzie zawieszona. Ona się odwiesi przy instalacji, więc nie jest to jakiś wielki problem. Natomiast nawet po to, żeby mieć aktualne dane, prawda? Ważne jest, żeby się jednak zalogować. Tutaj też dobre pytanie. Otworzył mi się program w wersji Basic, a ktoś chce przejść na eksperta. Proszę Państwa, w MyHacker, tam gdzie mamy zarządzanie licencją, tam można sobie to zmienić samemu. Jeżeli byłby z tym problem, proszę do mnie dzwonić, pomogę, poprowadzę, aby była wersja ekspert. Nie, dostępność języków jest tylko w wersji premium. Tu było pytanie, czy języki są dostępne w wersji ekspert. Nie, zmiana języków tylko w wersji premium. Czy dalej będzie program wymuszać tworzenie połączeń na listwy zaciskowe, czy już nie? Program nie wymusza takiego połączenia, to zależy od tego, jaką aparaturę stosujemy i jak scharakteryzujemy połączenie, albo bezpośrednie, albo na zaciski. Jeżeli damy na zaciski, to wygeneruje nam listwę zacisków. Jeżeli damy bezpośrednie, to zaciski są pomijane. Także to nie jest jakby sprawa programu, tylko naszego wyboru, czy wchodzimy bezpośrednio na urządzenia, czy wchodzimy przez zaciski
i wtedy mamy listwę zaciskową, blok zacisków, przez który wchodzimy na nasze urządzenia. Jestem w trakcie instalacji, program pyta o licencję. Moment, chciałbym tu jeszcze do prezentacji wrócić, aby pokazać to. Już pokazuję to okno. O, to jest drugi krok. Masz już licencję. Następny. Jeżeli tutaj jest podany kod, teraz powinno być widoczne na ekranie, kod, klucz licencyjny, to wchodzimy w następny. Klikamy następny, przechodzimy do okna trzeciego. Pytanie o wersję premium. Panie Jakubie, proszę o kontakt ze mną. Telefon jest na końcu prezentacji. Albo mail. Mail. Proszę tutaj mail, także dostaniecie Państwo też nagranie, więc kontakt do mnie również będzie podany na nagraniu. Proszę o kontakt i jak najbardziej pomogę w takich sprawach technicznych, jak tylko będę potrafił. Proszę Państwa, czas upłynął, więcej pytań nie widzę. Zawsze jestem do dyspozycji, więc proszę, oprócz weekendu. Natomiast proszę o pytania, będziemy dalej w kontakcie i będziemy dalej działać z wersją 6. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Do widzenia, do usłyszenia.